Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach. 4a. Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w mieście Biała Podlaska, druk nr 203. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 203? Proszę przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Radni, informuję, że za podjęciem uchwały głosowało 19 osób. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dzisiejszy dzień to wielkie wydarzenie dla nas radnych powiatowych, ale również dla całego samorządu, dla wszystkich pracowników i dla powiatu bielskiego. Wreszcie powiat bialski, największy powiat w województwie lubelskim, będzie miał swoją siedzibę. Przez tyle lat od początku powstania naszego samorządu nie mieliśmy własnej siedziby. Ciągle byliśmy jakby w lokatornym w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, które to miasto nam pożyczało po prostu ten budynek przy ulicy Brzeskiej 41. Wreszcie będziemy gospodarzami, wreszcie będziemy mogli wyremontować ten budynek, żeby naprawdę w sposób bardzo otwarty i przyjazny służył wszystkim mieszkańcom. Na pewno trzeba poprawić tutaj infrastrukturę i na zewnątrz, ale i cały budynek będzie wymagał generalnego remontu na pewno. Przed nami audyt energetyczny i inne prace, które pozwolą wejść płynnie w dobrą pracę tego budynku na rzecz mieszkańców. Nie ukrywajmy, mieszkańcy też tutaj nie mieli komfortu. Budynek nie był naszą własnością, miastu nie opłacało się remontować, więc i nawet korytarze, podjazdy osób niepełnosprawnych, same schody zimą śliskie, ale i trzeba powiedzieć, nie wstydzi się, i toalety, to wszystko z historią około 50-letnią, więc nie dziwmy się temu. Jest plan, żeby do końca roku dokonać aktu notarialnego między powiatem bialskim a Urzędem Miasta, panem prezydentem Michałem Litwiniukiem i później mam nadzieję, że wszystko potoczy się gładko. Powiat bialski po tych kilkudziesięciu latach w końcu doczeka się własnego domu, własnego obiektu, własnego miejsca, z którego już nikt nie powinien Państwa wygonić. Jak starosta ocenia tę decyzję, jak bardzo ważna jest dla życia samego powiatu, no i co się z nią wiąże? Szanowni Państwo, wczoraj podczas zdalnej sesji Rady Powiatu radni powiatowi praktycznie jednomyślnie wyrazili zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości. Budynek, w którym urzędujemy, czyli przy ulicy Brzeskiej 41, jest własnością Urzędu Miasta. Kilka lat temu wojewoda komunalizował obiekty, między innymi ten obiekt trafił do zasobów miasta. Powiat praktycznie od samego początku, od 21 lat, nie miał swojej siedziby. Była to sytuacja bardzo uciążliwa, bo wiadomo, miasto nie ponosiło praktycznie żadnych nakładów na remonty w tym obiekcie. Warunki i dla naszych pracowników, którzy są zatrudnieni w starostwie powiatowym, nie były łatwe, bo w okresach letnich w pomieszczeniach temperatura przekraczała nawet 30 stopni, gdzie zmuszeni byliśmy po prostu pracowników zwalniać wcześniej i do domu, bo w tych warunkach praca była niesamowicie trudna, ale jak również sama obsługa naszych interesantów, naszych mieszkańców powiatu również była niesamowicie utrudniona. Stąd ostatnie kilkanaście miesięcy bardzo owocnych rozmów z panem prezydentem Michałem Litwiniukiem, któremu raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za zrozumienie tego tematu i za w ogóle podjęcie rozmów z nami. Uważam, że wynegocjowaliśmy bardzo dobre warunki dla obydwu stron, bo miasto będzie miało na terenie swoich granic administracyjnych siedzibę powiatu. Oczywiście do tego miejsca nasi mieszkańcy są przyzwyczajeni, bo przecież przez wiele lat funkcjonował tutaj Urząd Wojewódzki. Później od samego początku, kiedy powstał powiat, tu właśnie mieściła się siedziba i mieści się nadal siedziba powiatu.
Więc bardzo, bardzo się cieszę, że radni miejscy również wyrazili zgodę na dokonanie tych transakcji między nami. Wczoraj, tak jak powiedziałem, radni powiatowi jednogłośnie podjęli w tej sprawie uchwałę. Do końca roku pozostaną nam już tylko kwestie techniczne, przygotowanie stosownego protokołu uzgodnień, no i sporządzenie aktu notarialnego. W momencie, kiedy staniemy się już właścicielem tego obiektu, wówczas będziemy mogli sięgać po różne fundusze, aby ten obiekt doprowadzić do stanu normalności, bo wszyscy widzimy, że dzisiaj w mieście to jest chyba jeden z najbrzydszych obiektów, przepraszam. Zaniedbanych, dokładnie. Stąd mamy różne pomysły, aby przeprowadzić w tym obiekcie głęboką termomodernizację, czyli wymiana kompleksowa całej stolarki okiennej, docieplenie, nowa elewacja zewnętrzna, remont generalny dachu, wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, całej instalacji hydraulicznej. To są właśnie między innymi te prace, które możemy wykonać w ramach głębokiej termomodernizacji. A co za tym idzie, jesteśmy w stanie pozyskać na to duże pieniądze, bo w przypadku programów regionalnych to są środki nawet do 85% zadania, a w przypadku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to nawet 90%. Czyli tutaj jakby wkład powiatu byłby nieduży. Stąd właśnie takie pomysły się pojawiają. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy tak zdroworozsądkowo i samorządowo podeszli do tego tematu, bo były różne głosy. Była część radnych miejskich, która krytycznie odnosiła się do tego pomysłu, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Chcę tylko przypomnieć, że wojewoda, komunalizując ten obiekt, przekazał go za darmo miastu, więc takie targowanie się i mówienie, że powiat za mało za to płaci, no jest takie, uważam, troszeczkę nieuczciwe, bo... To za mało, to podsumujmy i powiedzmy, starosto, 700 tysięcy złotych rocznie. To znaczy tak, koszty jakby naszego funkcjonowania tutaj, czyli czynsz plus media, to są pieniądze ponad 700 tysięcy rocznie. I oczywiście mamy świadomość, że zdecydowana większość tej energii, na przykład cieplnej, po prostu ucieka przez te nieszczelne okna i stąd były tak wysokie koszty utrzymania tego obiektu. Oczywiście jestem przekonany, że po gruntownej termomodernizacji będzie zupełnie inaczej. Te koszty na pewno będą dużo mniejsze, ale tak jak powiedziałem, obiekt zmieni swoje oblicze, poprawią się warunki pracy dla naszych pracowników, jak również kwestii obsługi naszych interesantów. Ta sala, która jest obok tego budynku administracyjnego, również wchodzi w całą strukturę transakcyjną, że tak się wyrażę. I tam również będziemy szukali możliwości, żeby tą salę ładnie wyremontować, żeby ona służyła zarówno na potrzeby powiatu, ale jak również na potrzeby miasta, bo przecież powiat nie będzie z tej sali korzystał każdego tygodnia, więc w sytuacjach, kiedy miasto będzie chciało organizować jakieś uroczystości, to jak najbardziej, jesteśmy tutaj otwarci. Mowa o sali widowiskowej. Również, starosto, w Wasze ręce przychodzi parking i otoczenie. Tak, dokładnie. Ten duży parking przy budynku również wejdzie w strukturę całej tej naszej transakcji. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli uporządkować pewne kwestie, bo wiele osób, które przyjeżdża do nas załatwiać różne sprawy, praktycznie narzeka na to, że ciągle nie ma gdzie zaparkować. Gro samochodów, które stoją na tym parkingu, są to samochody osób, które sobie pozostawiają te samochody, a same po prostu przemieszczają się do swoich innych zakładów, więc mamy jakieś pomysły, jak ten problem rozwiązać tak, żeby nasi interesanci, którzy będą korzystali tutaj z naszych usług, żeby mogli w normalny sposób przyjechać do tego urzędu, mieć zawsze wolne miejsce parkingowe i być
bardzo, bardzo dobrze i uprzejmie załatwieni przez naszych pracowników. W jakiej formie powiat rozliczy się z miastem? Kwestie nasze, kwestie uzgodnień zmieniały się kilkakrotnie. Ostatecznie powiat zapłaci w gotówce blisko 4 miliony złotych plus... W ratach? Czy jakoś tak? Nie, jednorazowo. Jesteśmy przygotowani na to. Chcemy w tym roku, nawet jeżeli uda nam się podpisać akt notarialny, to jeszcze w tym roku rozliczymy się z miastem. I tutaj właśnie no, warto też wspomnieć o tym, że te pieniądze, które dzisiaj mamy na zakup tego obiektu, dostaliśmy w ramach rządowego funduszu. Dostaliśmy ponad praktycznie 7 milionów złotych, także dzisiaj no, jesteśmy o tyle w dobrej, takiej komfortowej sytuacji, że z tego funduszu możemy te 4 miliony wydesygnować i zapłacić miastu. No i w rozliczeniu jeszcze przekażemy obiekt przy ulicy Łomaskiej 2.